Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z Super Pits Wielka Psota. Tym razem bohaterzy zwierzaki i cudowne super zwierzaki mają niezwykłą misję. Na początku komiksu widzimy, jak one pięknie współgrają ze swoimi nowymi właścicielami, jak świetnie sprawdzają się w akcji, doskonale współpracują, żeby ratować świat, łapać złoczyńców, ratować ludzi przed katastrofami i tak dalej. No są to piękne obrazki z codzienności, gdzie ludzie świetnie współpracują ze zwierzakami. Połączenia są zaskakujące, mogę powiedzieć. Dzięki temu mamy takie lekkie, z dystansem podejście do zwierzaków. Do tego widzimy, jak bardzo różnorodne charaktery mają one i jak bardzo są zapatrzone w swoich właścicieli. Ta współpraca wydaje się idealna, jest taka głęboka więź między zwierzakiem a ich właścicielem. No, ale ten czar pryska, kiedy wszyscy wracają z misji do siedziby Ligi Sprawiedliwości i tam przed pokojem konferencyjnym drzwi przed zwierzakami się zatrzaskują. A wszystko pod pretekstem, że sierść zniszczy super wrażliwą aparaturę i nie mogą one uczestniczyć w posiedzeniu Superligi. Zwierzaki nie są zadowolone z tego powodu, ale nim zaczną się tym przejmować, nim zaczną analizować to, co się stało, zaczyna się akcja taka ta prawdziwa, właściwa, czyli pojawia się zagrożenie. Dowiadujemy się, że w mieście pojawił się nowy złoczyńca i jest to niezwykły złoczyńca, bo taki troszeczkę magik, który potrafi zaczarować otoczenie, zmienić rzeczywistość, dokonać różnorodnych zmian. Mamy tutaj sporo iluzji, trochę zabawy skojarzeniami i różnorodnych gagów. No i nasi superbohaterzy zostają zmienieni też w zwierzęta. No i tu zaczyna się problem, bo okazuje się, że do swojego super siedziby, super pokoju konferencyjnego, żeby skorzystać z nowoczesnych urządzeń, wejść nie mogą. No i muszą skorzystać z pomocy Super Pits. Jak ta cała akcja się skończy i jak będą wyglądały później relacje bohaterów, superbohaterów i ich super zwierzaków, przekonajcie się sami, sięgając po komiks. Polecam i do zobaczenia.